bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie poświęconym leszczyńskiej liście katyńskiej. Wykład dzisiejszy poprowadzi pan Krzysztof Handke. Bardzo proszę o brawa dla niego. To nie będzie to pierwsza wizyta pana Krzysztofa w naszej bibliotece, natomiast wykład zapowiada się bardzo ciekawie. Tutaj z panem Krzysztofem już na ten temat ucięliśmy sobie krótką pogawędkę o tych wspaniałych ludziach, którzy stali się ofiarami zbrodni, a którzy byli związani z naszym Leszczem. Tym bardziej cieszymy się, że państwo w tym dniu są z nami, a teraz głos zabierze pan prezydent miasta Leszna, wiceprezydent pan Piotr Jóźwiak. Bardzo proszę. Szanowni państwo, bardzo krótko. Cieszę się, że tyle młodzieży jest. Nie wiem, widzę, że z drugiego liceum, jeszcze z jakiejś szkoły? Jeszcze które? Trzecie liceum. To bardzo dziękuję za przybycie, bo tak się zastanawiałem, czy młodzież odpowie, więc dziękuję nauczycielom i wam, droga młodzieży, za to, że przyszliście. Cieszę się też, że przyszliście na wykład pana Krzysztofa Handke. Ja mogę tylko nieśmiało powiedzieć, że pamiętam, że jak się zastanawialiśmy, jak to zorganizować, i spytałem trzech osób, kogo najlepiej by było, jest tu naczelnik Szymański, jak rozmawialiśmy, kogo można by zaprosić na wykład, to wszystkie trzy osoby nam zasugerowały pana Krzysztofa Handke, więc chyba właściwa osoba do wygłoszenia takiego referatu, i te oklaski na zachętę pewnie były już zasłużone na koniec. Więc jakby oddając już teraz głos panu Krzysztofowi, witam serdecznie kierownika delegatury Urzędu Wojewódzkiego i pana dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie. Zapomniałem ich przywitać pod pomnikiem, już ich przepraszałem za to, więc witam ich teraz. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, oddaję już głos i nie przedłużam. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zebranych. Miło mi, że jest bardzo dużo młodzieży. Może zrobimy taką próbę, czy mam mówić przez mikrofon, czy tak mnie dobrze słychać też? No dobrze, postaram się przez mikrofon, jako że kartka, okulary, mikrofon, postaram się, żeby to za bardzo nie przeszkadzało. Szanowni państwo, dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony, prawdopodobnie to było, bo nie byłem dzisiaj akurat na uroczystości, zawsze jestem, w 2007 roku przez Sejm Rzeczpospolitej. Zacznę może od pytania retorycznego. Dlaczego się mówi o zbrodni katyńskiej? W tym czasie wiedziano już, że nasi rodacy byli osadzeni i zgładzeni w trzech miejscach. Ale dlaczego mówi się o zbrodni katyńskiej? Nawet ta nazwa stała się symbolem. Wynika to z jednej prostej rzeczy. W chwili odkrycia mogił katyńskich przez Niemców, teren Katynia był w rękach niemieckich. Dlatego to stało się symbolem. Mimo że Katyń, jak powiedziałem, nie jest jednym miejscem zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa. Nie będę tego wyjaśniał, gdyż nie jestem prawnikiem. Wspaniały wykład na ten temat był pana wiceprezydenta w zeszłym roku, chyba w archiwum to było, gdzie było to wyjaśniane, ta sprawa prawna, gdyż problem Katynia można w wielu aspektach rozpatrywać. Od strony prawnej międzynarodowej, od strony prawnej prawa wojennego, od strony stosunków stron do tego problemu, od strony już w czasie wojny, po wojnie do dnia dzisiejszego, jak również od strony wiedzy, która przetrwała wszystko, propagandy i tak dalej, czyli tej wiedzy rodzinnej przekazywanej po cichu. Tutaj pan mnie pytał, jak to było w mojej rodzinie. Było po cichu przekazywane, gdyż rodzina moja również poniosła tą ofiarę. Mojej babci brat Władysław Żak, podporucznik rezerwy, nauczyciel z Wyskoci, zginął w Katyniu. Ta prawda zwyciężyła propagandę w cudzysłowie, historię głoszoną przez ponad 4 dekady w PRL-u. Była pomijana, była fałszowana i tak dalej. Czyli nie będę wyjaśniał, ja przyjmuję, że to było ludobójstwo. Celowe działanie jednej ze stron. Ja bym chciał pokazać i powiedzieć tutaj o wielu sprawach, które doprowadziły do tego ostatniego, tego makabrycznego zdarzenia, czyli fizycznego zamordowania ponad 21 tysięcy oficerów zawodowych, oficerów rezerwy, podchorążych, policjantów państwowych i strażników więziennictwa na terenie Związku Radzieckiego. Ale do tego dochodzono przez rok. Przez rok
kolejne kroki, które były łamaniem prawa, które były skierowane przeciwko Polsce. Ja będę niektóre rzeczy sygnalnie przedstawiał. 23 sierpnia 1939 roku podpisany jest układ w Moskwie, układ Ribbentrop-Mołotow. Sam układ, można powiedzieć, nie jest łamaniem prawa. Dwa państwa mają prawa się dogadać w jakichś sprawach bilateralnych. Ale do tego ten protokół dodatkowy, który dotyka nas, to jest łamaniem prawa. W żadnym wydaniu w prawie czy wojennym, czy prawie cywilnym, strony umawiające się, czy to będą dwie strony, czy kilka stron, nie mogą decydować o losie państwa, które nie jest sygnatariuszem tego układu. I ten układ, ten protokół tajny, który dotyczył Polski, a prawdę mówiąc czwartego rozbioru Polski, nie tylko Polski, ale państw nadbałtyckich, środkowej Europy, był złamaniem prawa. Prawa wojennego, prawa cywilnego. Ironia losu, to wiadomość o tym protokole tajnym tego samego dnia już wypływa z ambasady niemieckiej z Moskwy. Dowiadują się o tym Amerykanie, dowiadują się o tym Brytyjczycy. Niestety nie powiadomili o tym Polaków. Zresztą ten układ nazywano już chyba od początku i słusznie paktem diabłów. Zarówno Hitler, jak i Stalin, mimo że pierwotnie miałby ten układ podpisany na 25 lat, potem podpisali go na 10, wiedzieli, że tak czy tak do konfrontacji dojdzie. Hitler chciał mieć jedno zapewnienie, że Związek Radziecki będzie neutralny, Związek Radziecki, a właściwie Stalin chciał jednego, chciał się przygotować do wojny. Nie przygotował się. 22 czerwca 1941 roku, gdy Niemcy dokonują agresji na Związek Radziecki, oni nie byli przygotowani. To jest wina wcześniejszych, późniejszych działań również Stalina. Jak powiedziałem, pakt diabłów. Cynicznie wyrachowana działalność przeciwko Polsce i innym państwom. Gdy wybucha wojna 1 września, Niemcy od razu chcą, żeby Rosjanie przystąpili do realizacji tego protokołu. Z jednej strony chcą, żeby Rosjanie byli neutralni, nie wtykali się w cudzysłowie, mówiąc po naszemu. Z drugiej strony chcą realizacji tego protokołu dodatkowego, żeby koszty wojenne Niemców były niższe. Rosjanie się, jak to się mówi, Stalin się tłumaczy, rozpoczął mobilizację, potrzebuje czasu i tak dalej, i tak dalej. Stalin czekał na jedną wiadomość chyba prawdopodobnie. Chciał wiedzieć, mimo że 3 września wypowiadają Anglicy i Francuzi wojnę Niemcom, chciały wiedzieć, jak się zachowają. Wywiad radziecki 12 września dowiaduje się i dostarcza informację do Moskwy, że Francuzi i Anglicy nie podejmą żadnych działań operacyjnych przeciwko Niemcom, czyli nie pomogą Polsce. W związku z tym Rosjanie byli gotowi do z realizacji postanowień tego protokołu dodatkowego. 17 września o 3 w nocy, godziny nocne w działalności Stalina to były takie, można powiedzieć, prawie normalne godziny działania. Wezwany jest do, mówię naszym językiem, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, nasz ambasador Wojciech Grzybowski. Dowiaduje się, że wobec upadku Polski nie przystępuje Rosja do wojny, a udzieli pomocy bratnim narodom Białorusi i Ukrainy. I w tym dokumencie, w tej notatce, której nie przyjął nasz ambasador, stwierdzono, wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. Dlatego ważność straciły traktaty zawarte między Związkiem Radzieckim a Rzeczpospolitą Polską, czyli pokój ryski 21 roku, traktat o nieagresji 1939 roku. Rosjanie twierdzą, że wchodzą pomóc bratnim narodom białoruskim i ukraińskim. Ta teza później funkcjonowała w PRL-u. Nie mówiono, że wkroczono do Polski. Nie mówiono, że była agresja. Tylko wkroczono na tereny zachodnie Ukrainy, Białorusi. A przecież te tereny były integralną częścią Rzeczpospolitej Polskiej i one były uznane przez Związek Radziecki w traktacie ryskim zawartym w 1921 roku. Także to jest kolejne kłamstwo faktów historycznych. Tutaj można powiedzieć, że szkoda, że tego dnia, gdy Rosjanie przystąpili do agresji, nie znalazła się w tym dniu żadna jednoznaczna wypowiedź naszego naczelnego wodza i orędziu prezydenta o agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
Skutki mogłyby być troszeczkę inne, one byłyby prawdopodobnie dyplomatyczne. Gdy wybucha wojna fińsko-radziecka 30 listopada 1939 roku, Finowie to ogłaszają. Efektem tego, można powiedzieć, jest usunięcie Związku Radzieckiego z Ligi Narodów. Tutaj Rosjanie potem to wykorzystują, mówią, no przecież nie było stanu wojny między nami. Wojna to nie jest tylko stan prawny. Wojna to jest stan faktyczny. Agresja Niemiec na Polskę 1 września 1945 jest wojną. Mimo, że Hitler dopiero po południu ogłasza, czyli wedle prawa międzynarodowego stwierdza fakt wojny. Wojna jest stanem faktycznym. I to, że Rosjanie mówili, że nie było wojny, że i tak dalej, to nieprawda. Orężnie wtargnęli na teren Polski. Nie mieli do tego żadnego prawa. To było zwykłe rozpoczęcie, zwykła agresja, rozpoczęcie wojny przeciwko Polsce. Następnie Niemcy, jak powiedziałem, chcą, ja się cofnę w czasie, bo coś pominąłem, też taka ironia losu. Niemcy poinformowali 8 września Moskwę, że zajęte jest Warszawa. Okłamali. Stalin uwierzył w to, Mołotow 8 września na Kremlu podnosi toast za przestanie istnienia Polski. Ironia losu. Ta informacja później dochodzi do różnych źródeł. Dwa dni po rozpoczęciu wojny Beria tworzy specjalny zarząd do spraw jeńców wojennych internowanych. I tu za chwileczkę nastąpi, za 2 miesiące nastąpi kolejne złamanie międzynarodowego prawa w stosunku do jeńców wojennych. Międzynarodowe prawa, konwencje genewskie, które ratyfikowały państwa, między innymi Związek Radziecki, mówią o tym, że jeńcy wzięci do niewoli powinni być przez cały czas okupacji do zakończenia wojny pod kuratelą armii, która wzięła je do niewoli. Rosjanie w listopadzie 1939 roku przekazują wszystkich naszych jeńców pod kuratelę NKWD. Jest to złamanie prawa. Przygotowane są obozy dla naszych jeńców wojennych. W sumie jeńców wojennych, szeregowców i oficerów zawodowych, oficerów rezerwy, to jest mniej więcej, różne dane są, 240 tysięcy żołnierzy. Pierwotnie było przygotowanych 8 obozów, ostatecznie po wymianach z Niemcami i tak dalej, powstały się 3 obozy dla oficerów. W Starobielsku, czyli główny obóz dla oficerów, w Kozielsku drugi obóz dla oficerów i w Ostaszkowie obóz dla policjantów Straży Granicznej, funkcjonariuszy Straży Więziennej. W listopadzie 1939 roku Polacy, jeńcy, oficerowie dostają prawo pisania, prawo korespondencji z rodzinami. Raz w miesiącu mogli wysyłać kartki pocztowe, które były oczywiście cenzurowane. Wolno było pisać tylko to, co można było napisać. Czuję się dobrze, jestem najedzony, wszystko w porządku, piszcie do mnie jak najczęściej. Były pojedyncze przypadki, bo tylko mogli to pisać na kartach pocztowych, były pojedyncze przypadki napisania listów i ponoć było kilka przypadków wysłania telegramów. Dzisiejszy, mówię dla młodzieży, może nie wiecie, co są telegramy, wasze SMS-y dzisiaj pisane. To wtedy szybciej przychodziło, a to były pojedyncze takie, tylko takie sprawy. W tym czasie utknęła się kolejna jakaś, można powiedzieć, teza, bo prawda, w cudzysłowie, historyczna, która później będzie pokutowała przez 400-lecia. Propagandowa oczywiście prawda. Opinia, że policjanci, Straż Graniczna i Straż Więzienna opuściła posterunki, pozostawiając na łasce losu ludność w poszczególnych miastach. Na łasce losu, łasce sobie. To nieprawda. Były przygotowane rozkazy zarówno i dla wojska, i dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, jak i funkcjonariuszy samorządowych i rządowych, co mają robić, kiedy i jak mają się przesuwać. To normalne są plany wojenne. To się nie tylko przygotowuje armię do wojny, ale przygotowuje się całe państwo do wojny. Więc ta teza, która później funkcjonowała, że strażnicy i policjanci opuścili swoje miejscowości, była nieprawdziwa, ale była tolerowana przez cały czas. 28
września 1939 roku podpisany zostaje traktat o przyjaźni granicy między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. I tutaj też można powiedzieć, napisano coś, co uderza w Polsce. Obydwie strony zobowiązały się do nietolerowania agitacji narodowej Polski. Jakiekolwiek przejawy, powiedzmy, agitacji, czy jakiekolwiek działania Polaków na korzyść swoją, miały być w zarodku niszczone przez obydwie strony. Były niszczone. Ja powiedziałem, że było przygotowanych pierwotnie 8 osób, to było 8 obozów. W Ostaszkowie, Juchnowie, Kozielsku, Potylewie, na Kozielszczyźnie, w Starobielsku, w Jurzem i Oranku. Zostały te 3 obozy, o których powiedziałem. W tym czasie, gdy są już uwięzieni nasi oficerowie, przebywają w niewłaściwych warunkach, nie będę opisywał, chyba wielu z was było na filmie o Katyniu, bardzo ładnie pokazane. Warunki były niezgodne z prawami, konwencjami międzynarodowymi, które mówią o traktowaniu jeńców wojennych. Te konwencje mówią jednoznacznie, co należy, i one szczegółowo opisują, ile snu się należy, jakie pieniądze powinni otrzymywać w frankach szwajcarskich i tak dalej, i tak dalej. Jak traktować jeńców? Jak powiedziałem, zostają 4 osoby. W maju 1940 roku z tych obozów zostaje wydzielona, wyselekcjonowana grupa 480 oficerów polskich, tak zwana grupa pułkownika, podpułkownika Zygmunta Berlinga. Osadzona zostaje w Gryazowcu, najpierw w obozie Pawliszczem Boże. Z Berlingiem prowadzone są rozmowy od 13 do 30 października 1940 roku. Rozmawia z nim Beria, Mierkułow, mówiąc mu i proponując mu, żeby utworzyć czerwoną dywizję, polską czerwoną dywizję, która będzie walczyła u boku Armii Czerwonej. Berling powiedział mniej więcej w ten sposób: tak, zgadzam się, ale wszyscy Polacy, którzy są w tych 3 obozach, obojętnie jaką prezentują opcję polityczną, będą do tej armii zaciągnięci. Wtedy Mierkułow powiedział mu w ten sposób, co prawda te słowa są przypisywane i Berii, i Mierkułowowi: przyznanie się w jakiś sposób do winy. Zrobiliśmy wielką pomyłkę, nie przekazaliśmy ich Niemcom. Nie powiedzieli prawdy, ale jeżeli ktoś umiał wtedy czytać, mógł zrozumieć, że to była nieprawda, to było zafałszowanie tej wiedzy prawdziwej. Zresztą później, gdy tworzona jest armia generała Andersa, w czasie jednej z pierwszych wizyt był wtedy podpułkownik Berling, przedstawia generałowi Andersowi informacje o miejscach przetrzymywania polskich oficerów, podając przybliżone liczby tychże oficerów, którzy są w obozach jenieckich. W 1942 roku zostaje przygotowany plan wysiedlenia oficerów polskich na wschodnie tereny rosyjskie. Przygotowywane są wnioski oskarżenia. Też dziwna rzecz. Złamane wszelkie prawa, znaczy prawa cywilne. Przygotowane są wnioski o oskarżenie w sposób bardzo subiektywny. Polak, oficer, działa przeciwko Związkowi Radzieckiemu, podlegać będzie karze. 600 nawet zostało z nich skaranych, nie wiedząc o tym. Otrzymali kary 2, 5 i 8 lat ciężkich prac w łagrach na wschodzie. Mieli być wszyscy przewiezieni na wschód. Niestety to planowane przestępstwo zostaje szybko ucięte. 5 marca 1940 roku Beria opracowuje notatkę, która staje się, można powiedzieć, podstawą do zbrodni na naszych oficerach. Ironia losu, przez bardzo długie lata mówiono, że takiego dokumentu nie ma. 12 października 1992 roku ta notatka ujrzała światło dzienne. Ona stała się podstawą do ostatecznego rozwiązania problemu oficerów polskich osadzonych w tych 3 obozach. Tą całą winę za to wszystko ci sprawcy chcieli rzucić na tak zwaną centralną trójkę, która przygotowywała tą pierwotną wersję wnioski o oskarżeniach. Tych wniosków było 6 tysięcy, a oskarżonych zostało w sumie 600 Polaków. To zostało odrzucone,
gdyż powstała nowa koncepcja. Ta nowa koncepcja mogła powstać w głowie jednego człowieka. W państwie totalitarnym mógł to tylko obalić najwyższy, czyli Stalin. Beria przygotowuje tą notatkę i jak stwierdzono, ma to zatwierdzić biuro polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Oczywiście odbyło się to w willi pod Moskwą Stalina. Było ich czterech tylko. Potem dwóch dopisuje to zaocznie przez telefon. Tak, zgadzamy się. Pierwszy podpisał Stalin, potem Beria, Kliment Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin i potem Kagankow. Ci dwaj telefoniczni się zgodzili, później to podpisują. W marcu 1940 roku wśród jeńców polskich zostały rozdane ankiety. Dokąd chcielibyście pojechać i chcielibyście się udać? Byłaby to jakby w cudzysłowie nadzieja na to, że coś się ruszyło dobrego w ich sprawie. Drugą taką nadzieją, to jeszcze jest związane z tą wcześniejszymi działaniami, planami o wywiezieniu na Daleki Wschód, to jest dodatkowe szczepienia na tyfus brzuszny i na cholerę, znaczy przeciwko tym chorobom. Polacy myślą, że być może coś będzie lepszego. Niestety, później, gdy zaczyna w cudzysłowie działać ta notatka Berii, to nawet niektórzy mówią, no po co myśmy to robili? Tyle szczepionek zostało niepotrzebnie użytych przeciwko Polakom, którzy są już niepotrzebni nam, do niczego. To są wrogowie tamtego państwa. Ostateczna decyzja zapada bardzo szybko. Pierwsze transporty, pierwsze wywózki z tych obozów i to rozpoczyna się w Kozielsku 2 kwietnia 1940 roku. Z Moskwy przychodzą, prawdę mówiąc, już rozpiski transportów i wielkości transportów. Komendanci mieli niewielką robotę. Mieli odpowiednie osoby wsadzać do tych transportów, wywozić do miejsca ostatecznej zagłady. Z Kozielska wywożono, jak powiedziałem, od 4 marca do 12 maja 1940 roku. Stamtąd jest najwięcej dzisiaj dokumentów i dowodów, kiedy, jakimi transportami i ile osób zostało wywiezionych. I prawdę mówiąc, najwięcej świadków i dowodów na zbrodnię stamtąd, gdyż zbrodnia dokonywana w Katyniu była nad miejscami, gdzie potem oni byli, no nie powiem, że pochowani, zakopani. Świadkowie, którzy potem Niemcy poszukali miejscową ludność, mówili o tej formie. Mówili o pociągach przejeżdżających, o likwidowanych. Natomiast inaczej troszeczkę było z pozostałych obozach w Charkowie i tak dalej, gdzie głównie likwidowano w siedzibach NKWD. Ale ironia losu, była przygotowana technika zabijania. Ładnie to widać w filmie. Jeżeli byliście na tym, ja mówię do młodzieży. Technika zabijania tak, żeby jak najmniej krwi wypływało, żeby kolejny, który wchodzi do miejsca kaźni, do piwnicy, nie widział kałuży krwi. A jeżeli się ktoś pomyli, to trzeba spłukiwali to wodą. To wszystko opowiedzieli ludzie i to wszystko się potwierdziło. Jak powiedziałem, obozy zostały zlikwidowane w maju 1940 roku. I tutaj wiąże się tak jakby teza, zapytanie niektórych historyków. Jaki mogło mieć związek ta akcja likwidacji oficerów polskich, niepotrzebnych Związkowi Radzieckiemu do niczego, z animacją, akcją A i B przeciwko naszej inteligencji. Tu się mówi o trzech spotkaniach, które miały miejsce w Polsce w czasie okupacji NKWD i Gestapo we Lwowie w październiku 1939 roku, w Krakowie w styczniu 1940 roku i w Zakopanem w marcu 1940 roku. To jest taka teza, może coś było. I chciałbym taką może straszną rzecz powiedzieć. Ci oprawcy, a tak się podaje, że było ich 125, przywiezieni niektórzy z Moskwy, którzy mieli bezpośrednio wykonywać tę egzekucję, zostali wyróżnieni. Słuchajcie, straszna rzecz. 125 ludzi za wykonanie wzorowe tej akcji otrzymuje nagrodę pieniężną po 800 rubli. To wynika 5 rubli za jedno zabójstwo i ukrycie zwłok polskiego oficera. Cena niewysoka, ale bardzo straszna. Chciałbym jeszcze przy tej notatce Berii przedstawić kilka takich założeń. Jak to miało być wszystko rozpatrywane? Sposób rozpatrywania.
Prawdopodobnie to ustalone zostało właśnie w tej daci Stalina i prawdopodobnie Stalin to musiał powiedzieć. Tryb specjalny z zastosowaniem najwyższego wymiaru kary, rozstrzelanie, podana forma, nie inna śmierć, rozstrzelanie. Rozpatrywanie wszelkich spraw bez aresztowanych, bez przedstawiania zawodów, decyzja o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia jeńcom, dotychczasowe dostarczone notatki jako wystarczające. Nic oni nie muszą wiedzieć. Więźniowie mają być tak samo rozpatrywani, ale na podstawie zbiorczych wyciągów informacyjnych. Jak powiedziałem, miało być to złożone, ta cała sprawa, na kart tej centralnej trójki. Notatka Berii troszeczkę zawyżyła ilość polskich jeńców, jak i więźniów. Jeńców około 3000, przepraszam, natomiast naszych jeńców około 200. A tu nie chodzi o liczby, ta notatka była tak szybko przygotowana, że liczby nie grały żadnej roli. Mieli być zlikwidowani wszyscy, byli zlikwidowani. 22 czerwca 1941 roku rozpoczyna się agresja III Rzeszy na Związek Radziecki. Później w lipcu 30 podpisany zostaje układ Sikorski majski w Moskwie. I tutaj Rosjanie napisali tak: traktaty III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim dotyczącym zmiany terytorium Rzeczpospolitej traciły moc prawną. To tylko były słowa. One faktycznie, mimo zapisu, one nie straciły mocy prawnej. Stalin już sobie tak ustalił, że tak będzie. Tworzy się armia generała Andersa. Wcześniej wspomniałem, że po wyjściu generała Andersa między innymi Berling mówi o tych trzech obozach. W lipcu tego roku umowa jest wojskowa, na mocy której objęci są amnestią obywatele polscy. Obywatele, którzy w 1939 roku nadano im obywatelstwo rosyjskie, po tej umowie wojskowej otrzymali obywatelstwo polskie. Mogli iść, w cudzysłowie, do armii generała Andersa. W 1945 roku strona polska stosuje 5, można powiedzieć, interwencji dyplomatycznych w sprawie jeńców naszych oficerów. Odpowiedzi są bardzo różne i to ironia losu. Wyjechali za granicę, uciekli, wyjechali do domu, zmarli w obozach. Wcześniej generał Sikorski nakazuje, bo to jest na przełomie września i października 1941 roku, nakazuje dowódcy Armii Krajowej sprawdzenia w Polsce swoim wywiadem, kontrwywiadem, czy są w Polsce albo o flagach niemieckich polscy oficerowie, którzy przetrzymywani byli w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Nasz kontrwywiad informuje, nie ma w Polsce wśród rodzin tych Polaków, którzy byli tam więzieni. Nie ma w obozach jenieckich. Stalin, prawdę mówiąc, już w tym czasie miał całkowicie inne plany. Czuł się potrzebny Zachodowi. Czuł coraz bardziej swoją siłę i wiedział, że Zachód niewiele będzie chciał zrobić, żeby rozbić Wielką Trójkę, czyli całą koalicję. Sikorski w grudniu, w czasie rozmów w Moskwie, dowiaduje się od Stalina, że też ładne stwierdzenie, uciekli do Mandżurii. Czyli znacie, te słowa, w zależności od okoliczności, jest odpowiednia interpretacja. Słowa, które są rzucane na wiatr, i strona radziecka sądziła, że my to weźmiemy jako dobrą monetę. 13 kwietnia, czyli dzisiejsza rocznica, 1943 roku, Radio Berlin podaje informację o odkryciu grobu w Lesie Katyńskim. Goebbels stwierdził tak, oni raz już ponieśli najwyższą karę, trzeba ich wykorzystać, oni, czyli polscy oficerowie, wykorzystać do swoich celów. Po pierwsze, miał świetną okazję, żeby przykryć zbrodnie wojenne dokonywane przez Niemców. Druga sprawa, chodziło jemu o rozbicie koalicji. Niestety nie udało się, nasi sojusznicy, Anglicy, inni naciskali na Polaków,
dobra, później będziemy na to rozpatrzyć, teraz musimy walczyć, koalicja, musimy zwyciężyć i tak dalej. Churchill nawet powiedział Sikorskiemu, no załatwimy to jakoś po wojnie, może później będzie można tą sprawę wyjaśnić. Dwa dni później jest komunikat Radia Moskwy. Oficerowie zamordowani przez Niemców po dostaniu się do ich niewoli. Rząd polski w tym czasie zwraca się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o dokonanie badań tej zbrodni. Rosjanie uznają to posunięcie naszego rządu jako współpracę z Niemcami. I to stało się podstawą do zerwania stosunków, ale to też jest ładnie napisane. Rosja w nocy z 25 na 26 marca 1943 przedstawia notę o zerwaniu stosunku Związku Radzieckiego z Rzeczpospolitą Polską, ale napisali przerwanie, a nie zerwanie, tłumacząc, że może w przyszłości to naprawimy. Stalinowi już nie zależało na tym. On już wiedział, co chce zrobić, jak chce zrobić, a jak to wielu historyków mówi, był dobrym graczem w wielu sprawach. W tym czasie, już w styczniu 1943 roku, Związek Radziecki informuje nasz rząd, że oficerowie, że Polacy, którzy w 1939 roku w listopadzie otrzymali obywatelstwo polskie, później otrzymali obywatelstwo rosyjskie, później, jak się tworzy armia Andersa, obywatelstwo polskie, stracili ten przywilej, ponownie są Rosjanami. To wszystko niezgodnie z prawem. Jak już powiedziałem, mógł tak stać rodzin, bo czuł się potrzebny Zachodowi. Zachód chciał, pomniejszając swoje koszty, prawdopodobnie koszty ludzkie, zakończyć wojnę. W tym czasie ukazuje się tajny raport naszego sekretarza generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża Starzyńskiego, który mówi, że zbrodnia dokonana została na jeńcach Polski w marcu, w maju 1940 roku. Tutaj jest też element leszczyński i wielkopolski. W 1941 roku, w czerwcu, wyjeżdża z Monachium pociąg specjalny niemiecki Bałcuk 2005M. W Kopernicy pod Poznaniem zostaje zatrzymany, tam do załogi niemieckiej zostaje dołączona polska załoga robocza. Wśród tych polskiej załogi roboczej jest Tadeusz Rubasiński z Poznania. On dowiaduje się o grobach w Lesie Katyńskim, odkopał kilka grobów. Przypisuje się, że on wraz z kolegami postawił pierwsze krzyże w miejscu tragedii. Jest kolejny element leszczyński, co prawda to będzie akurat bez imienia, nazwiska, zostałem zobowiązany przez rodzinę z Leszna. Był człowiek, który w tym czasie pracował w organizacji TODA, był w Mińsku, widział to. Jego notatki są w Lesznie, bardzo obszerne tej zbrodni, ale rodzina się boi, gdy rozmawiałem z jego żoną, powiedziała, że ona się boi dzisiaj zielonych ludzików. Wiecie, co to jest? To jak tłumaczono tym na Ukrainie, że tam jakieś zielone ludziki coś takiego, coś tam robią. No dzisiaj patrzę, ile lat minęło, a rodzina się boi o swoje kolejne pokolenia. Ten człowiek widział to, widział, jak to się mówi, groby i tak dalej. Jak już powiedziałem, Związek Radziecki czuł się bardzo potrzebny na Zachodzie. Ironia losu, w dokumentach 1943 roku są informacje, które, tu nie w cudzysłowie zużyte słowo, do Katynia udają się wycieczki międzynarodowe. Niemcy, gdy dowiedzieli się o odkryciu grobów, odszukują w Katyniu, odszukują świadków, miejscową ludność. Oni opowiadają, jak to było, że widzieli, jak pociągi przyjeżdżały, że słyszeli strzały, że widzieli z daleka miejsca pochówku i tak dalej, i tak dalej. Pochówku nie, ale zakopania. Później, gdy występuje tak zwana słynna komisja Burdengi, to jest radziecki naczelny chirurg wojska radzieckiego, stwierdza co innego. Ta komisja stwierdza, że mord został dokonany rok później, w 1941 roku. Rosjanie odszukali bardzo wielu świadków, którzy najpierw przedstawili tą sprawę Niemcom, mówiąc o miejscu, czasie zbrodni. Ci sami ludzie, przymuszeni w różny sposób, bardzo często mówili co innego.
Na przykład mówiło się o tym, że widząc z daleka widzieli niemieckie sznurki, którymi byli skrępowani polscy jeńcy. Czy kłamali? Bali się o swoje życie, wiedzieli, co to jest. Może niektórzy celowo kłamali, nie wiem. Ironia losu, komisja niemiecka, która była wcześniej, już w 1943 roku pod koniec wydaje oświadczenie, które mówi o zbrodni radzieckiej w marzec, maj 1940. Komisja Burdęgi mówi, że nastąpiło to w 1941 roku, gdy Niemcy już mieli tych naszych Polaków w swoich rękach. A ironia losu, w 1946 roku Burdęga w roku śmierci mówi swojemu przyjacielowi Ostankiewiczowi, profesorowi z Wilna, wszystkie ciała pogrzebane były od 4 lat. Dla mnie jako lekarza ten fakt jest oczywisty i niemożliwy do zakwestionowania. Po latach powiedział, na szczęście, miał to szczęście, w cudzysłowie umarł, że nie zemścili się nad nim. Zbrodnia katyńska, która jest do dzisiaj, mimo że przez nas, jak sądzę, Polaków, rozumiana jednoznacznie, oceniana jednoznacznie, ale niestety, mimo wydawało się kilku przychylnych sytuacji, nigdy nie została przedstawiona przez stronę radziecką tak jak trzeba. W 1990 roku Gorbaczow przekazuje Jaruzelskiemu dokumenty. I w tych dokumentach, później publikowanych na łamach wojskowego przeglądu historycznego, są pokazane numery transportów, ilości ludzi wysyłanych, głównie z Katynia. Ale Gorbaczow od razu uznał, no tak, przyznamy się, weźmiemy winę na siebie, no ale możemy coś załatwić jeszcze przy tym. Wymyślono antykaty. Powiedziano, że to była jakby forma naturalnego odruchu za potraktowanie jeńców radzieckich po wojnie polsko-bolszewickiej. Przyznano, zmarło ich tutaj prawie 20 tysięcy ludzi. Uznali, że zostali zamordowani. Państwo polskie mogło robić wtedy tylko tyle, ile mogło. Państwo się dopiero odbudowywało. Państwo zniszczone dalej wojną o granicę. Przedtem nie dochodzono tego. Dopiero później chciano wymyślić to, taką sytuację. Drugi raz, w 1992, Jelcyn przekazuje dokumenty Wałęsie. Ale też nie są to wszystkie dokumenty, zresztą do dzisiaj nie są one wszystkie przedstawione. W 2004 roku rosyjska prokuratura wojskowa umarza sprawę zbrodni z powodu śmierci winnych. Nie zakwalifikowała tej zbrodni jako ludobójstwa, zbrodni wojennej, a jako zwykłe zabójstwo. Do tego 2004 roku były pozory ze strony radzieckiej, że szuka się świadków, żeby tę sprawę wyjaśnić. Odnaleziono 3 osoby, ostatni można powiedzieć, którzy byli sprawcami bezpośrednimi tej tragedii. I najwięcej powiedział im Dmitrij Tokarjew. Ponoć zeznania poprzednich 2 osób były niewiarygodne ze względu na wiek i tak dalej. Ta osoba ponoć jeszcze logicznie mówiła. I druga osoba, która wcześniej logicznie mówiła, to był cenzor ze Starobielska. On, gdy w 1940 roku i później dochodziły jeszcze listy tam, rodzin polskich, on odesłał do kilkudziesięciu rodzin informację. Obóz został rozwiązany, za co zginął bez wieści. NKWD dowiedziało się o tym, przechwyciło te listy, został zlikwidowany. Później nie było żadnej szansy, ani za Putina, ani do dzisiaj nie ma ze strony Związku Rosji, przepraszam, żadnej chęci wyjaśnienia tej sprawy. Kogo się powinno i jak osądzić? Nie chodzi o to, żeby kogoś zamykać, bo rzeczywiście nie ma kogo. Ale chodzi, żeby zakończyć sprawę jednoznacznie, czyli tych, którzy podjęli decyzję, my ich znamy. To jest ta piątka, no i ta słynna trójka, na którą chcieli zwalić. Jej wykonawcy, czyli ci oprawcy, którzy zostali wyróżnieni tą kwotą wielką 800 rubli. I osoby zacierające ślady i fałszujące dokumenty. Chciałbym jeszcze, bo w tym temacie jest napisane, było powiedziane, że o Leszczyńskiej liście katyńskiej. Chciałbym tutaj powiedzieć o kilku osobach, gdyż zawsze chodząc, nie tylko tutaj na placu Kościuszki, oddajemy cześć, pamiętamy o tym, którzy odeszli, ale w naszym cmentarzu są i symboliczne groby, i są tablice katyńskie.
I chciałbym kilka słów o tym powiedzieć, tylko poczekajcie, ja tylko poszukam odpowiedniej karty, żeby nie pomylić nazwisk. Na liście katyńskiej, lista katyńska najbardziej, który można powiedzieć aktualna, to jest Jarosława Wawrzyniaka-Leszczyńska lista katyńska. Według tego autora 42 oficerów zginęło z 55. Poznańskiego Pułku Piechoty. Z 17. Pułku Łano Wielkopolski imienia króla Bolesława Chrobrego było 20. Z Leszna oficerów, którzy zostali zmobilizowani do innych pułków, było 50. 20 policjantów państwowych, jeden strażnik więzienny. Mówiąc o liście leszczyńskiej, ja powiedziałem, że są tablice katyńskie na tablicy cmentarnej, ale są dwa symboliczne groby. Grob rodziny Ostapowiczów. Matka miała 11 dzieci. Na wojnie ginie 5, w tym 3 w obozach. Rafał Ostapowicz, kawaler orderu wojennego Virtuti Militari w Katyniu. Witold Ostapowicz, 24 Pułku Łanów Starobielska i Mieczysław Ostapowicz. Tadeusz ginie w 39 roku, natomiast jego i kolejny brat Jerzy w 45 roku. Druga postać znana w Lesznie, może nie wszystkim, to jest podporucznik rezerwy Jan Tylewicz. Był w Kozielsku, zginął w Katyniu. Na tym samym symbolicznym grobie jest nazwisko jego brata starszego, strzelca Józefa Tylewicza, który zginął w 1939 roku. Oprócz tego z Lesznym związane jest kolejne nazwisko. To nie są bracia, ale to jest rodzina. Żółtowskich, Władysław, Stefan, Marceli, Janusz i Alfred. Ta pierwsza trójka, Władysław, Stefan, Marceli, byli więzieni w Katyniu. Zginęli w Kozielsku. Pierwszy był z 7 Pułku Strzelców Konnych, drugi z 15 Pułku Łanów, a trzeci z 17 Pułku Łanów. Wszyscy z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Juliusz był oficerem Armii Krajowej. Też z 17 Pułku Łanów, walczył w 1939 roku, ginie w 1944 roku. A Alfred Brat, też z 17 Pułku Łanów, ochotnik, ginie w 1939 roku. Jest jeszcze jedna osoba, mimo że ona nie jest Leszna, ale związana z Wielkopolską, chociaż sama nie jest z Wielkopolski, to jest pani. To jest córka generała Józefa Dowbora Musińskiego, drugiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, Janina Lewandowska. Ona została odkryta przez Niemców, byli zdziwieni. Jej czaszka została potem przewieziona chyba w sposób potajemny do Wrocławia. Po wojnie potwierdzono jej tożsamość. Pani podporucznik, ona przed wojną ukończyła kurs, ona latała, ukończyła kurs juzistek, to jest specjalna łączność, a potem ukończyła kurs lotniczy, otrzymała stopień oficerski, była w mundurze, bo ona była, można powiedzieć, z ławicy pojechała transportem w mundurze oficerskim i tam zostaje stracona. To jest jedyna kobieta, która zginęła w tamtym obozie. Potwierdzają obecność w obozie jej ci, którzy przeżyli. Niewielu ich przeżyło. Drodzy Państwo, tutaj przygotowałem taką małą wystawkę. Tu jest niemiecki plakat pokazujący z okresu wojny niemiecką komisję, która tam jest. Jest tutaj biuletyn na powiat leszczyński i kościański, który obwinia Niemców za tą zbrodnię. Katyń dziełem 537 batalionu Wehrmachtu. Są zdjęcia Władysława Żaka. Nieprawda o Katyniu. Tu są jako przewrotnie przyniosłem zdjęcie znanego z Lesznie pułkownika Feliksa Motyki. Uniknął tej tragedii tylko dlatego, że był na zesłaniu w tym czasie. Oficer 55 pułku, znajomy pułkownika Motyki, obrońca Lwowa w 19 roku. On zostaje aresztowany we Lwowie w czasie okupacji. Uniknął Katynia, potem walczy w korpusie generała Andersa. Wspomnienia jednego z uczestników tej tragedii, Stanisława Świaniewicza, który ostatnim transportem wyjeżdża z Kozielska. Na szczęście transport szedł przez Moskwę i nagle ktoś w Moskwie przypomniał się o takiej postaci. Człowiek, który dobrze znał gospodarkę niemiecką, gospodarkę III Rzeszy.
pisał bardzo wiele materiałów. Potrzebny był. Na szczęście nie wykorzystali jego wiedzy, on później na Zachodzie był. Pierwsze takie wzmianki o Leszyńskiej liście katyńskiej to jest praca kolegów z Kościana, już nieodżałowanego Piotra Bauera i Jerzego Zielonki. Oni, chyba jedną z pierwszych, jeżeli dobrze mówię, zrobili pierwszą wielką wystawę wtedy w województwie wielkopolskim w Kościanie. Późniejsze to są, tu jest książka Zdzisława Kościańskiego. O tych Wielkopolach, Wielkopolanach nie wolno było pamiętać. To są powstańcy wielkopolscy, którzy zginęli tam w tamtych obozach. Taką próbą podjętą przez młodzież leszyńską to była słownik biograficzny Lista Katyńska. No i oczywiście ta ostatnia, to jest ta najaktualniejsza, Jarosława Wawrzyniaka, Leszczyńska Lista Katyńska. No i tutaj kolejne wydanie Zbrodni Katyńskiej z przedmową generała Władysława Andersa. Też z drugiego obiegu, to miałem jedną z pierwszych wydań, nie miałem pierwszego, ale ona też chodziła w eter w jednostce i potem została zaczytana i zamazana, trzeba było szukać nowej. Udało mi się zdobyć. Natomiast mówię, tu są dwie takie antykatynie, dwie publikacje, nie tylko Polaków, którzy pisali prawdę, ale tą radziecką o Katyniu, ale prawdę pisali również ci redaktorzy z różnych państw, którzy w tym czasie uznawali, że Rosjanie nie zrobili tej zbrodni. Dokumenty po moim wuju Władysławie Żaku mam od mojej babci, jego siostry. Gdy odchodził na wojnę z 55. pułkiem, został wcielony do batalionu zapasowego, pożegnał się ze swoją siostrą. Powiedział babci, jak mi pokazywała, ja z tej wojny nie wrócę. Jego syn ma 3 listy. A babcia oprócz zdjęć jego wizytówki dała mi takiego złamanego orła. No, takiego orła nosi twój wuja. To nie jest jego, ale dzisiaj można powiedzieć, że jest to symbolem. Można uznać, że to jest symbol tych, co tam stracili swoje życie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, proszę. Dziękuję panu Krzysztofowi Chętkę za ten znakomity wykład. Drodzy Państwo, myślę, że ważne jest to, aby o tych ofiarach zbrodni katyńskiej pamiętać, ale przede wszystkim chyba powinniśmy dziękować za to, że oni żyli. I tym akcentem Państwu za przybycie dziękujemy i zachęcamy do tego, aby tutaj teraz podejść i zapoznać się z tymi pamiątkami. Bardzo dziękujemy.